Ladies and gentlemen, very nice to have you all here. Whilst we're waiting, panie i panowie, cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Czekamy już na panią profesor Chantal Del Sol. Chciałem zasugerować, ponieważ brakuje nam czasu, pan Miklós Szanté, dyrektor Centrum Praw Podstawowych na Węgrzech, w panelu Miejsce klasycznych wartości w postmodernistycznym świecie. Jest to kluczowe pytanie, które mam nadzieję zaczniemy odpowiadać na to pytanie w tym panelu. Proszę o głos pana Miklosza. Panie i panowie, drodzy założyciele, drodzy goście i mówcy, jestem naprawdę bardzo zaszczycony, że mogę tutaj być na tej inauguracji. Na Uniwersytetu o otwarcie konserwatywnym profilu. Jest to naprawdę unikalny skarb w dzisiejszym świecie, że nasza kiedyś wielki podziw, jaki budziły anglosaski typ uniwersytetów, po prostu blednie. Niestety dowiadujemy się, że amerykańskie i europejskie ośrodki uniwersyteckie już więcej nie tolerują poglądów, które są przeciwne mainstreamowi. Wykładowcy, którzy odmawiają dostosowania się do dogmatu liberalnych elit władzy, nie są już mile widziani w tych uświęconych salach zachodnich akademii. Bardzo dobrze znamy ten fenomen. Polacy i Węgrzy mieli tego pecha, doświadczenia totalitaryzmu, zarówno także w wyższej edukacji przez 40 lat. Nie chcemy tego już nigdy więcej. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować polskim przyjacielom i Ordo Iuris za założenie tego uniwersytetu, który może oświetlić drogę Europie, a przynajmniej Europie Środkowej. Słowo konserwatywny brzmi obscenicznie dla uszu mrocznych jeźdźców postępu, ale oni też nazywają Boga starym, przestarzałym, a jednak to do niego właśnie należy przyszłość. Drodzy przyjaciele, pomimo pandemii, debata dotycząca przyszłości Europy toczy się dalej. W pewnym sensie zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pokazać Europie, jak zwykle na nasz skromny i umiarkowany sposób, co myślimy. Kiedy debatujemy nad przyszłością Europy, mamy na myśli nie tylko geopolityczną przyszłość kontynentu i podmiotów prawnego, ale także angażujemy się w dyskusję na temat poglądów, wierzeń i stylów życia. Co dla nas oznacza zły i dobry? Co stanie się, jeśli te wartości, które cenimy i mamy nadzieję, że nasze dzieci, wnuki będą także posiadały, upadną? Moim zdaniem ta debata jest bardzo ważna i tak jak moneta ma dwa oblicza. Z jednej strony liberałowie opisują, że jedynym akceptowalnym sposobem, żeby ruszyć na przyszłość, jest do przodu, jest iść w stronę dystopii i ta wersja realnej Europy ma nastąpić przez pójście ponad wielkie idee i odstawienie ich na bok. Chcą przekroczyć tą Europę z wczoraj, Europę, którą ty i ja kochamy. I chcą narzucić liberalne wartości na wszystkie społeczeństwa, na wszystkie nasze społeczności. Ich hasła to komunistyczna równość, nihilizm, wygoda i wartość, którą można pokazać siedząc po prostu na kanapie. Takie idee jak wiara, Bóg, rodzina, zdrowy rozsądek, normalność, sukces i autorytet są dla nich niezrozumiałe w tak zwanym postmodernistycznym kontekście politycznym, który jest ich składową. Przekręcili ideę wspólnoty i jest ona nie do poznania. I nawet jeśli tak naprawdę uznają tę ideę, stają się oni dla nich bez znaczenia. I można dlatego je odstawić na bok. Ale druga strona medalu, ta, która jest dla mnie czysta, w wyznaczaniu drogi w Europie Centralnej, to jest walka o wolność chrześcijańską. Ci, którzy podążają za tym trendem, tak jak my, i odrzucają integrację głębszą, ale taką bardziej bez znaczenia, wspieraną przez tą drugą stronę. My wierzymy, że przyszłość Europy jest kwestią serca i umysłu. Wybieramy suwerenność narodową nad zachodnią
zachodnimi rządami, wspólnotę, rodzinę nad indywidualizmem, gospodarkę rynkową ponad centralnym planowaniem, pomocniczość zamiast centralizacji i ochronę praw naturalnych zamiast spełniania życzeń. Ale musimy też być uczciwi tutaj w naszym gronie. Może my też popełniliśmy pewne błędy i powinniśmy się z nich czegoś nauczyć. Kiedy obudziliśmy się z takiej hibernacji, która narzuciła nam żelazna kurtyna i zmiana czasów w 1989, czas, żeby to zmienić i zmienić Europę Zachodnią. W naszym umyśle widzieliśmy Europę, która ceniła pracę, godność narodów, gdzie żona i mąż, gdzie żona miał mąż, a mąż miał żonę, a Europę, gdzie nawet ateiści byli chrześcijanami, jak to kiedyś ładnie powiedział nasz premier. Ale teraz stało się jasne, że to podejście jest niestety zbyt idealistycznym podejściem. W rzeczywistości ciągłe poszukiwanie kompromisu, centrum w polityce europejskiej, neutralność, ciągłe przechylanie się w jedną to w drugą stronę, żeby być inkluzywnym, sprawia, że nie jest to normalne i prowadzi do miejsca, gdzie Europa staje się pusta i duch Europy zostaje utracony. W tym komforcie życia, dobrego życia, w którym jest Zachód, po prostu Zachód zmiękł. Europa musi tolerować wszystko do takiego stopnia, że jej istota, jej esencja się ulotniła. Jeśli Europa odrzuciła Boga i zaprzeczyła Mu, ogłosiła Go przestarzałym, a zamiast tego narzuciła polityczną poprawność, wypowiedziała wojnę rozumowi i rodzinie. Europa jest także, traci swoją esencję kulturową, dlatego że jej oficjalne wartości stały się ideologicznym trupem. Nawet jeśli Unia sama jest prowadzona przez teoretycznie neutralnych biurokratów. To, co jest pozytywne, to to, że tutaj, w tej części kontynentu, paradoksalnie, w dużej mierze dzięki wszystkim tym trudnościom i cierpieniom, które musieliśmy cierpieć pod jarzmem dyktatorów, staliśmy się silniejsi. Staliśmy się przyzwyczajeni do tego, że próbują nas uciszyć. Próbują zanurzyć nam głowę, żebyśmy nie mogli mówić. Mamy to, na co sobie zapracowaliśmy. Ale dzięki temu wszystkiemu jesteśmy świadomi tego, co mamy, wiemy, co mamy do stracenia i jesteśmy świadomi, że Europa, czyli wszyscy, my, jest naprawdę warta, żeby o nią walczyć. Jesteśmy pewni, że jest kilka sposobów, żeby uchronić ten europejski projekt i europejskie wartości. Tak. Europa jest wspólnym celem, ale nie globalnym celem. Dla tego powodu nikt nie powinien twierdzić, wahać się, w którą stronę iść, kiedy prowadzimy ten nasz wspólny kontynent. Powinniśmy razem pójść, czy w stronę globalnej, globalizmu. Zgromadziliśmy się tutaj, żeby omówić postmodernistyczny świat i jego względem klasycznych walut. Moje stanowisko, które chciałbym zająć w tej debacie, to tak. Co więcej, uważam, że jest coraz większa potrzeba tych klasycznych wartości. Musimy zostać twardo przy normalności i krzyknąć w trzech słowach Bóg, ojczyzna, rodzina, które nie tylko wpływają na nasze życie, ale to są też droga ucieczki od nihilizmu i leniwej pseudokultury głoszonej przez zachodni świat. Wierzę, że to, co nazywamy wolnością chrześcijańską, może być dla nas bardzo pomocne w tej walce. Wartość chrześcijańska nie widzi jednostki w opozycji do społeczeństwa. W naszym rozumieniu autentyczne spełnienie jednostki jest wtedy, kiedy dobrowolnie poddaje się on służbie innym, rodzinie, ojcu, matce, dziadkom, dzieciom, ośrodkowi akademickiemu, narodowi, jako naturalnej części większej społeczności. Musimy pamiętać, że my jesteśmy Europą. Innymi słowy, to, co zostało z Europy, można znaleźć jedynie w Europie Centralnej. Jest tutaj energia,
która może się przeciwstawić tej nie-Europie współczesnej. Te regiony nie tylko doświadczają, cieszą się odzyskaną wolnością, ale też mają swoją historyczną przeszłość i podobne sytuacje, które wynikają z geografii, z naszego położenia. Na koniec pozwolę sobie zacytować osobistość jednego z największych węgierskich polityków. Kiedyś powiedział: wszystko zależy od nas, ale my musimy pozostać zdeterminowani. Jeśli jeden z największych myślicieli węgierskich tak mówi, to musi tak być i ja mu wierzę. Życzę nam wszystkim, żebyśmy bronili naszych osiągnięć i to, co stwarzamy teraz, żebyśmy pozostali zdeterminowani i byli odważni w obliczu przeciwności. Razem przetrwamy, podzieleni upadniemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Thank you. Thank you very much, Miklos. Miklos essentially answered the Dziękuję bardzo, Miklos. Miklos zasadniczo odpowiedział już na pytanie, gdzie jest miejsce klasycznych wartości w postmodernistycznym świecie. Wiemy, że na pewno tak, ale chcemy, żeby kilku kolejnych mówców odpowiedział na to pytanie nieco bardziej precyzyjnie. Witam naszych gości, panią profesor Chantal Delsol, francuską filozof, historyk polityki, pisarkę, doktora Uczena Eko, prezesa Centrum Mediów Inicjatyw Pokojowych, pana Istvana Kowacza, profesora Gladena Papę, wykładowcę politologii na Uniwersytecie w Dallas, profesora doktora Andrzeja Zybertowicza, doradcę prezydenta Dudy i online profesora Marka Jana Chodakiewicza, profesora z Instytutu World Politics w Waszyngtonie. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie przez Miklosza, było bardzo przekonujące i pokazało bardzo wiele o tym, czym się zajmiemy, ale nie odniósł się do czegoś takiego, czy odpowiadając na pytanie, czy jest miejsce dla klasycznych wartości w dzisiejszym świecie, powinniśmy zadać sobie pytanie, co to są te klasyczne wartości? I musimy je zdefiniować, parametry naszej debaty, aby zrozumieć, czym one są, o co walczymy i jaka jest definicja postmodernizmu, postmodernistycznego świata. Bo jest to termin niezwykle szeroki, pojemny, niejasny, niedookreślony. Wiele osób rozumie go różnie. Został spopularyzowany w ostatnich latach przez Jordana Petersona, ale mamy do czynienia z ogromnymi różnicami poglądów, czym on dokładnie jest. Więc chciałem poprosić teraz opinię pani profesor Chantal Delsol. Jaka jest pani opinia o tych klasycznych wartościach? I jakie są parametry, w jakich działamy? Czy rzeczywiście działamy, żyjemy już w świecie postmodernistycznym? Chers amis, merci de votre accueil. Dziękuję za zaproszenie mnie. Et merci de me permettre de parler en français. Dziękuję za to, że mogę mówić po francusku. Alors, la question, ce sont les valeurs. Mówimy o wartościach. La question, Chantal, c'est de définir. Chodzi o zdefiniowanie sensu tych wartości klasycznych, czym one są i to, czy żyjemy w świecie postmodernistycznym, czy możemy je zachować. A więc zacznę mówiąc od tego, że katolicy nie potrafili tak do końca zrozumieć ogromnej transformacji, która miała miejsce w naszej epoce. To jest koniec starej cywilizacji XVI-wiecznej. Oczywiście nie mówię o chrześcijaństwie, które jest żywe i dobrze się ma w wielu częściach świata. Mówię o cywilizacji chrześcijańskiej, której prawa i obyczaje były zainspirowane i zdominowane przez wiarę chrześcijańską. Ta niesamowita energia, z jaką cywilizacja chrześcijańska przez dwa wieki walczyła, aby nie umrzeć, jasno pokazuje, że rzeczywiście ukształtowała na świat. Świat, który był wspólny we wszystkich obszarach życia, który można nazwać światem chrześcijańskim. Religia chrześcijańska zbudowała cywilizację, która żyła zgodnie ze swoimi prawami, dogmatami, najlepiej jak potrafiła przez 16 wieków. Chrześcijaństwo jako cywilizacja jest owocem katolicyzmu, religii wspólnotowej, broniącej społeczeństwa organicznego, które rzuca wyzwanie indywidualizmowi i wolności indywidualnej.
Dlatego powołaniem chrześcijaństwa jest bycie ostrożnym wobec nowoczesności, która rzuca wyzwanie podstawowym zasadom: prawdzie, hierarchii, autorytetowi i ograniczeniom. Od drugiej połowy XX wieku postmodernistyczność liberalna, libertariańska, w zależności od tego, jak na to patrzymy, zdominowała i wypchnęła chrześcijaństwo z cywilizacji. Od tamtej pory chrześcijaństwo już nie rządzi społeczeństwem. Oczywiście istnieje w dalszym ciągu. W większości krajów, w których rządziła, dzisiaj stała się w wielu krajach mniejszością religijną. Zakończył się ten XVI-wieczny okres. A więc od drugiej połowy XX wieku, mniej więcej 16 wieku, cała nasza hierarchia moralna została zasadniczo odwrócona do góry nogami. Podam kilka przykładów. Chodzi tutaj o sytuacje społeczne, indywidualne zachowania. Przez jakieś lata to, co dobre, zaczyna być postrzegane jako dobre, a zło za dobro. To, co podziwiano, dzisiaj jest odrzucane i odwrotnie. Spójrzmy na to. W świecie naszych ojców, 100 lat temu, kolonizacja była czymś hojnym, czymś godnym podziwu. Tortury i wojna były czymś złym. Ale były gorsze rzeczy. Dzisiaj kolonizacja i tortury to są akty satanistyczne. Wojna w dużej mierze też. Homoseksualizm był zakazany i pogardzany. Dzisiaj jest nie tylko usprawiedliwiany, ale chwalony. Aborcja, kiedyś kryminalizowana, dzisiaj jest uprawniona i doradzana. Pedofilia, kiedyś postrzegana jako... Dzisiaj jest kryminalizowana, chociaż kiedyś... Rozwód, który kiedyś był niemal niemożliwy, później bardzo trudny, dzisiaj już nie spotyka żadnych przeszkód. Samobójstwo było pogardzane. Proszę sobie wyobrazić, przecież samobójcy nie mogli być pochowani po chrześcijańsku, a dzisiaj wręcz postrzegane jako potencjalna korzyść. Prawa niektórych krajów pomagają dokonać samobójstwa. Więc w społeczeństwie ten zakres obyczajów doszedł do pewnego punktu, w którym koncentruje się nasz wybór filozoficzny. To, co było dopuszczalne, pożądane albo zakazywane, jest znakiem danej ery. Dzisiaj jest to przekształcenie czegoś głębszego. Przekształcenie, które jest skąpane we krwi i pocie tego właśnie społeczeństwa. Wszystkie akty znaczące ujawniają pewne przekonanie, nawet uśpione, nawet nieuświadamiane. Na przykład, jeżeli podejmujemy wysiłek, czasami okrutny, aby pozostać z trudnym współmałżonkiem, albo się od niego separuje, zamiast się od niego separować, to znaczy, że żywimy pewne głębokie przekonania lojalności, odpowiedzialności osobistej. Albo inny przykład. Albo odrzucasz pozbycie się tego niechcianego dziecka, niemile widzianego. To jest coś, co jest kwestią twojej pewności, twojego sumienia. Może ono jest niedorozwinięte, ale w rzeczywistości jest tam uśpiona pewna godność. Wszystkie nasze zachowania wiążą się z przekonaniami. To jest niezwykle istotne. Ważne jest, żeby to podkreślić. To odwrócenie normatywne, którego dzisiaj doświadczamy, przekształca i wypacza historię końca chrześcijaństwa, cywilizacji chrześcijańskiej, które powstało przede wszystkim przez pierwsze odwrócenie norm, ale w innym kierunku. Jak zapewne wiecie, cywilizacja chrześcijańska zaczęła się w roku 394, bitwie nad zimną rzeką, zwycięstwem Teodozjusza. To jako pierwszy Teodozjusz wprowadził dominację obyczajów chrześcijan i praw chrześcijańskich.
wprowadzając normatywne przekształcenie z moralności rzymskiej obowiązującej do tej pory. W ciągu kilku dekad nastąpiła przewartościowanie moralne. Za parę lat być może rozwód, homoseksualizm, dzieciobójstwo stały się rzeczami zakazanymi. Zwycięzcy chrześcijanie są reprezentowani wśród elit miejskich, chociaż to wieśniacy pozostają jeszcze przez jakiś czas przy politeizmie. Stąd określenie poganin, wieśniak. Wtedy to poganie wydawali się konserwatywni, passé, nie na czasie, a to chrześcijanie uważani byli za nowoczesnych. Słowo modernus pojawia się właśnie w tej epoce. Już widzimy wtedy ten marsz w kierunku postępu. Zwycięzca przywłaszcza sobie znaczenie historii. To, czego doświadczamy dzisiaj, jest odwróceniem tego wszystkiego, ale w inną stronę. Okres rewolucyjny w XVIII wieku był tym, co oznaczyło koniec epoki chrześcijańskiej. Ludzie na Zachodzie zaczęli obalać tę wspólną cywilizację. Proces ten trwał dwa wieki. Są w nim oczywiście wzloty i upadki. Walka między jego obrońcami i przeciwnikami jest jako oblężenie miasta. Można by podać przykład serii ataków, czasami zwycięskich, czasami odrzuconych. Na przykład rozwód we Francji. Prawo zezwalające na rozwód zostało przyjęte w roku 1792, w epoce rewolucji. Zostało wycofane w roku 1816, w epoce restauracji. Rozwód przywrócono w roku 1884 w lipcu. Natomiast reżim Vichy 2 kwietnia 1941 roku ograniczył jego możliwość. I wreszcie po II wojnie światowej prawo rozwodowe sprawiło, że stał się coraz łatwiejszy, aż do uzyskania wspólnej zgody. Więc ta wola, żeby wykorzenić zasady chrześcijańskie, miała swoje zwycięstwa i miała swoje klęski. Oczywiście zmobilizowała swoją wolę, żeby walczyć, wykorzystywać władzę prawną i polityczną do obrony swoich obyczajów. Ale to, co jest ważne, że przez te dwa wieki ta walka cały czas się toczyła w tym samym kierunku i się nie zatrzymuje. To samo dotyczy prawa aborcyjnego, małżeństwa tej samej płci, technik reprodukcyjnych, wspomaganego samobójstwa, stale zasady, krok po kroku, czasami szybciej, czasami wolniej się wycofują, ale jest to pewne. To przewartościowanie normatywne, które widzimy dzisiaj poprzez taką cichą, ale zdecydowaną ewolucję, która kończy się w XX wieku, stanowi niemal dokładną przeciwieństwo tego, co wydarzyło się w wieku IV. Lutar krzyczał, jak być może pamiętacie, wielki pan nie żyje. Ten krzyk mógł być oznaką końca pogaństwa. To przynajmniej tak, jak wtedy interpretowali go na swoją korzyść chrześcijanie. Historia opisuje, że pan, priap, bóg seksu i przemocy powróci. Więc dzisiaj historia zatoczyła krąg. Porównując te dwie przemiany normatywne, oddzielone 6 wiekami, jedna w tym kierunku, druga w tamtą, rozumiemy, że obecna emancypacja obyczajów odpowiada na pewną konsekwencję. Jest to po prostu efekt radykalnego przekształcenia przekonań. Skąd te nowe obyczaje, o których już mówiliśmy? Dlaczego są one tak nieodparte i tak nieuniknione? Dlaczego te współczesny strumień wydaje się być coraz silniejszy w przyszłości, dlatego że prawa, obyczaje cały czas starają się odpowiadać przekonaniom danego momentu. Dzisiaj człowiek zachodni już nie wierzy w zasady chrześcijańskie. Nie wyznaje takich wartości, ani nie szanuje tych praw. To fakt. I to jest ta zasada, która formuje nasze prawa i nasze obyczaje. To jest niezwykle istotne w tym
przy tej inwersji filozoficznej nie ma się co bulwersować. Nie można przewrócić całej moralności do góry nogami. Ludzie akceptują moralność, bo takie są po prostu. To nie jest kwestia ich kaprysu. Robią to, bo fundamenty, na których zbudowana była dawna moralność, została zastąpiona innymi fundamentami. Każda kultura, każda cywilizacja posiada w swoim momencie decyzyjnym, pierwotnym w swojej historii, podstawowe wybory ontologiczne, na których opiera się wszystko, na których, które wszystko podpierają. Moralność, obyczaje, prawa, tradycje. Dla cywilizacji chrześcijańskiej ten decyzyjny moment miał miejsce podczas pierwszych soborów, które określiły wytyczne dla pierwszych praw, na których opierała się XVI-wieczna cywilizacja chrześcijańska. Bóg, osoba, moralność. Nadchodzi dzień jednakże, kiedy wiara w te pierwsze zasady zaczyna się chwiać. Dzisiaj doświadczamy czegoś takiego, kiedy te podstawowe wybory ontologiczne dotyczące znaczenia miejsca człowieka we wszechświecie, natury świata i bogów są odwracane. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, dziękujemy za to, że wytłumaczyła nam Pani za tą chrześcijańskie podstawowe zasady i tą historię. Myślę, że to jest bardzo ważny moment, żebyśmy przekonali głos kolejnym głosom. W tym świecie postmesjanistycznym chciałbym oddać głos teraz Panu, czy opowiedziałby nam Pan, jak Pan widzi tę transformację, czy zgadza się Pan z Panią Profesor Chantal Del Sol i co Pan sądzi, o jakie są te klasyczne wartości, o które dzisiaj walczymy? Thank you very much. Dziękuję bardzo. I'm very happy to be part of this history-making event. Cieszę się, że jestem częścią tego historycznego wydarzenia, przede wszystkim dlatego, że z szeregu powodów. Jeżeli jest jakakolwiek wartość, która jest dla mnie ważna, to jest to prawda. I w tej chwili chciałbym nawiązać do Sokratesa, które powiedział, że życie nie oparte na prawdzie nie jest warte siebie. Więc jaka jest dzisiaj wartość prawdy w naszym życiu? Co się stało nie tak, jeżeli chodzi o wolność? I szczerze mówiąc, pochodząc ze świata mediów, moim doświadczeniem akademickim, mogę powiedzieć, że both institutions of the media, obie instytucje, even the university itself, media i uniwersytet, both are threatened by obie są zagrożone inability to really tą niezdolnością, aby uchwycić prawdę. Do tego stopnia, że niektórzy zmuszają nas, żebyśmy uznali, że żyjemy w świecie, który prawda już nie istnieje, postmodernistycznym. Może Pan to wyjaśnić. Definicja prawdy w świecie postmodernistycznym jest niezwykle trudna do uchwycenia. Nie chcę wchodzić w szczegóły. W filozofii są różne poglądy, różne sposoby patrzenia na to, co prawda naprawdę oznacza. Jednakże, dlaczego chciałem podkreślić to rozumienie prawdy? Perspective of media, z perspektywy mediów is the fact that jest to fakt, all the debates going on, że cała ta debata, która ma miejsce dzisiaj, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zauważamy, że mamy do czynienia z próbą ze strony polityków bądź ludzi mediów, żeby obracać fakty w drugą stronę, wypaczać je. Ludzie zapominają, że nie mamy prawa. Zmieniać faktów, zastępować ich naszymi opiniami. Fakty to są fakty. Więc jest to pewna degrengolada, wypaczenie tego systemu. Fakty i to jest podstawa. Nie można mówić o tym, czy to jest. Nie można nie rozróżniać między prawdą a fałszem. Martwi mnie również to, bo chciałem dzisiaj zasadniczo powiedzieć o tym,
We celebrated w jaki sposób things like the social media, korzystamy z mediów społecznościowych, postrzegamy jako przełamanie bariery ograniczeń dostępu do informacji. Ale dzisiaj okazuje się, że jest tym ukryty ogromny fałsz. Jak mówię swoim studentom, czasami możesz opublikować, co tylko chcesz. Wydaje ci się, że masz wolność. Na Facebooku, na Twitterze mamy tak wielu publikujących, ale nie mamy redaktorów. Bo to, co jest istotne, bo bardzo często mam do czynienia z próbą zweryfikowania informacji, by sprawdzić, że ona ma pewność. Ale dzisiaj każdy może publikować z własnego pokoju. Nikt tego nie weryfikuje. I co jest jeszcze gorsze, to nawet, że same media wykorzystują źródła z mediów społecznościowych, w których nie ma mechanizmu weryfikacji faktów. Więc jest to zagrożenie dla przekazu informacji, również pod tym kątem, że ograniczona jest nasza wolność dostępu do faktów. Na przykład Deklaracja Praw Człowieka, która mówi o wolności słowa, o wolności posiadania opinii i wyrażania jej bez barier. To jest kluczowe, ale jednocześnie tak jak niektórzy poprzedni mówcy poruszyli pewne kwestie, że nie ma coś takiego jak wolność absolutna. Wiąże się to z obowiązkami i odpowiedzialnością. I do pewnego stopnia, niektórzy mówili już wcześniej o tym, że uniwersytet jest taką sferą, która ma szukać prawdy poprzez badania. Ma uwzględniać tutaj w tym wszystkim opinię publiczną, ma z nią wchodzić w dialog. Dzisiaj tak się nie dzieje, bo mamy kryzys w systemie. Chciałem podać wam przykład. Niedawno Nicole Hannah-Jones, who has this 1619 project, was denied tenure at North Carolina University simply because of the 1619 project. She probably did. Nobody really została, sure, but obviously, została wycofana z projektu, w którym miała wziąć udział. Nikt tego nie powiedział wprost, ale wiadomo było, że chodzi o powiązania z niewłaściwymi wartościami. Więc to jest ograniczenie wolności akademickiej, wolności słowa. Ludzie mówią, popatrzmy na to, co działo się z tą sytuacją Floyda. Jaki wyglądał raport policyjny? Nawet strażnik, który to... Ludzie patrzyli tylko na to, co było na Facebooku, a policja mówiła wprost. I nie było żadnej wzmianki o tym, co naprawdę tam się wydarzyło. Mówiono tylko, że zginął tam człowiek. Więc dzisiaj widzimy, jak potężne potrafią być media społecznościowe. I wydaje mi się, że kwestia podążania za prawdą, a być skutecznymi obywatelami internetu, uczestnikami tej dyskusji, mieszkańcami tej sfery, jak mówił Eric Schmidt, jest to pewna przestrzeń, w której korzystamy z naszej roli w różny sposób. Możemy narzekać, martwić się pewnymi rzeczami, ale nie jesteśmy, nie musimy bać się, że ktoś zweryfikuje nasze informacje. Nikt nie wyciągnie wobec nas odpowiedzialności. Więc dlatego mnoży się tam kłamstwo i wypaczanie prawdy. Media społecznościowe mogą być cennym narzędziem dla dobra, ale mogą być też potężnym wyzwaniem, zagrożeniem. Więc zdaję sobie sprawę, że mam mało czasu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę przesłać moją prezentację, którą przygotowałem w PowerPoincie. Ale bardzo podoba mi się ta inicjatywa, którą tutaj realizujecie. Myślę, że to powinien być model dla wielu innych krajów. Aby zobaczyć, w jaki sposób, jako ludzkość, możemy uratować dzisiaj świat. Bo mierzymy się z bardzo wieloma wyzwaniami, które nas czekają. Dziękuję bardzo. Myślę, że to są bardzo ważne słowa, które
nawiązują do tych słów obowiązek, odpowiedzialność, rzetelność. István, jesteś z Węgier. Węgry są pod wieloma względami postrzegane jako model tego, jak przekształcić świat uniwersytecki. Niedawne reformy Orbana wiązały się z wieloma kontrowersjami ostatnio, ale jakbyś chciał wyjaśnić, jak ty widzisz tę transformację edukacji na Węgrzech. Jak widzisz możliwość przywrócenia jej do tych wartości klasycznych? Jak oceniasz te próby? Pozwólcie, że tylko na moment wrócę do oryginalnego pytania. Gdzie jest miejsce wartości klasycznych w dzisiejszym świecie postmodernistycznym? Chociaż oczywiście odpowiem na twoje pytanie również, chociaż nie jestem ekspertem. Ale aby zdefiniować, czym są wartości klasyczne, myślę, że musimy zdefiniować tożsamość. Wiele osób mówi, że tożsamość opiera się na wartościach. Jest to pewien pakiet wartości. Moim przekonaniem jest, że tożsamość jest jak schody. Jak trzy połączone stopnie. Na pierwszym poziomie tożsamości mamy relację między jednostką a tym, co transcendentalne. Na drugim poziomie, drugim stopniu, który opiera się na tym pierwszym, jest relacja między jednostką a jego najbliższym kręgiem, czyli rodziną. A trzeci krąg, opierający się na pierwszych dwóch, to jest relacja między jednostką a szerszymi kręgami społecznymi, takimi jak państwo narodowe. Myślę, że to jest prawda od zarania dziejów, że dla każdej jednostki, która kiedykolwiek żyła, że każdy mógłby się z tym zidentyfikować, z tymi trzema stopniami. A więc, jeżeli się zgodzimy, to myślę, że tożsamość europejska, w tożsamości europejskiej tym pierwszym krokiem jest chrześcijaństwo, relacja jednostki i Trójcy Świętej. Drugim krokiem jest relacja z naszą najbliższą rodziną, chrześcijańską rodziną, czyli składającą się z kobiety, mężczyzny i ich dzieci, w której małżeństwo nie jest tylko kontraktem, ale jest sakramentem. I trzecim stopniem jest państwo narodowe. Chcielibyśmy to podkreślić tutaj ze strony konserwatywnej w Europie. Wszystkie te wartości, które identyfikuje się jako wartości klasyczne, gdzieś tam nawiązują, krążą wokół tych trzech kroków. Więc problem współczesnych wartości tutaj się pojawia. Nasze klasyczne wartości, myślę, że tak, chrześcijańskie, myślę, że są znacznie lepsze, jeżeli tak można powiedzieć. Bo można odnaleźć ich powiązanie z tą prawdą, którą jest Bóg. Bo to On sam zadeklarował. Więc wszystkie wartości, z którymi ja się identyfikuję, które ja identyfikuję, postrzegam jako klasyczne, można przypisać Bogu, można wywnioskować z Boga i tego, jaki jest. Tymczasem wartości współczesne nie mają swojego źródła pochodzenia. Zostały stworzone przez człowieka. Wymyślone na jakimś etapie. I problem polega na tym, że tak jak wspomniałem, hierarchia wartości, czyli hierarchia tożsamości, te trzy stopnie, w których pierwszym jest Bóg, więc jeżeli Boga zabierzemy, Boga z niej wycofamy, to nigdy nie zrozumiemy chrześcijańskiego modelu rodziny. Dla nas ma ogromną wartość, wartość klasyczną, ale jeżeli nie wiemy, kim jest Bóg, nie zrozumiemy sensu takiej rodziny. Jeżeli nie wiemy, na czym polega chrześcijaństwo. Dlatego w innych częściach świata klasyczne wartości mogą znaczyć coś nieco innego. W świecie muzułmańskim chrześcijańskie małżeństwo, chrześcijański model rodziny nie będzie zrozumiane do końca. Nawet idea sakramentu niekoniecznie będzie zrozumiana. Ale tutaj w Europie to, co się dzieje, najpierw odebrano ten pierwszy stopień, czyli Boga. A następnie nasze wartości związane z rodziną
w pewnym sensie straciły swoją podstawę, straciły swój fundament. Więc jeżeli nie ma Boga, nie ma stworzenia, bo nie może być prawdą, że Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. Każdy może decydować, kim chce być. Oczywiście obiecałem, że pytanie dotyczyło uniwersytetów. Ale István, może wrócimy do uniwersytetu, bo chciałem, żeby Gladden się wypowiedział w tej kwestii. Panie profesorze, teza tutaj brzmi, że klasyczne wartości są bezpośrednio powiązane z Bogiem i wiarą w tym wypadku. Tymczasem postmodernizm wiąże się z brakiem wiary. Przeciwnie. Czy to jest coś, co, jeżeli zdefiniujemy te parametry naszej debaty, czy zgodziłby się pan z István, że wiara i Bóg są dzisiaj niezbędnym elementem klasycznych wartości i nie można o nich mówić bez Boga? Tak, zdecydowanie. Kiedy mówimy o charakterze dzisiejszego świata, postmodernistycznego świata, myślę, że jednym ze sposobów, jak wyeliminować te punkty, nakreślić te punkty, o których mówiliśmy, może być koncepcja, która stara się ważną częścią dzisiejszego świata, a jednocześnie jego słabością, a mianowicie koncepcja innowacji. Jeżeli jest coś, co dzisiejszy, współczesny świat, czym się może wyróżnić, to jest właśnie ta koncepcja, idea innowacji, tej przekonanie, że dramatyczna, gwałtowna zmiana jest możliwa. Najbardziej spektakularne osiągnięcia, największe cechy współczesnego świata, dzisiaj postmodernistycznego, właśnie się z tym wiążą. Oczywiście, jeżeli mówimy o tym, mówimy o największych zmianach, które przekształciły dzisiejszy świat, wynalazek elektryczności, współczesnej techniki rolniczej, inżynieria i rzeczy tego typu. W świecie postmodernistycznym innowacje stały się czymś bardziej powszechnym, codziennym. Każdy od każdego oczekuje się, że będzie innowacyjny. Tymczasem myślę, że kierunek, w którym podążamy, a to wiąże się z pytaniem, które mi zadałeś, to, że zaczynamy dochodzić do punktu, w którym ta wielka wartość cywilizacji postmodernistycznej zaczyna stawać się pusta. Za każdym razem wszędzie mówi się o innowacji, ciągle mówi się o gigantycznych zmianach, ale tymczasem najbardziej spektakularne innowacje, które stworzyły nasz świat, już tu są. Już mamy komputery, elektryczność. Więc teraz ta koncepcja zaczyna stawać się pusta. Zaczyna stawać się czymś, co jest tanie, nadużywane. Trudniejsze, żeby to rzeczywiście znaleźć w tym prawdziwą jakość, rzeczywistą innowacyjność pod wszystkim, co jest tak reklamowane. Więc powiedziałbym, że nawiązując do tych klasycznych wartości, szczególnie takie jak wiara, myślę, że to jest coś, co może być tutaj bardzo przydatne. Po pierwsze dlatego, że tworzy właściwe ramy, o których możemy mówić, jeżeli myślimy o innowacji. Jest to, jeżeli nasza podstawowa część naszego społeczeństwa jest taka, jaka jest, jest to kwestia konstrukcji. W świecie starożytnym, kiedy Platon i Arystoteles myśleli o innowacji, postrzegali ją jako coś, co wykazywało tendencję, żeby osłabiać społeczeństwo, zagrażać mu, zaburzać porządek. Więc jeżeli dążysz do innowacji, jeżeli przyjmujesz, że najważniejszym ludzkim zadaniem jest innowacja, a nie zachowanie tego, co masz, tych dobrych rzeczy, ale po prostu nieustanne przekształcanie i dążenie do nowości, to jest
gigantyczne prawdopodobieństwo, że utracisz coś niezwykle wartościowego. Prawdziwym zadaniem według starożytnych było, które wymaga największej ludzkiej cnoty, było właśnie zadanie zachowania tego, co już jest, tego dorobku. Trudno jest przekazać to, co jest bardzo ważne. Wymaga to nieustannej próby zrozumienia ich na nowo, pogłębienia tej wiedzy. I patrząc na dzisiejszy świat, widzimy, że stało się to miejsce bardzo nieprzychylne dla zachowywania dawnych wartości. Zachowanie tego, co z dawnych czasów niosło wartość, wiązało się z największym wysiłkiem ludzkim w naszej cywilizacji. Kiedy starożytni i pierwsi chrześcijanie myśleli o takiej czynnej wierze, myśleli o niej w kategorii nawracania się, nawrócenie dla nich, szczególnie dla tych pierwszych chrześcijan, w ich literaturze to widać, było to miejsce, to było punkt przekształcenia takiej prawdziwej nowości, innowacji, jeżeli tak można powiedzieć. Na tym polegała prawdziwa nowość. Wcześniej pisarze chrześcijańscy mówili o tym, że odrzucamy starego człowieka i przyjmujemy nowego. Ta nowość miało być cechą tego doświadczenia. Pozostawienie za sobą grzech, pozostawienie za sobą to, co niesie świat i zwrócenie się ku Bogu. I w tym procesie odnalezienie nowego ludzkiego doświadczenia, które zostało dotknięte przez ten boski czynnik. W dzisiejszym świecie mamy inną sytuację. Zagubiliśmy ten prawdziwy sens innowacji w obu tych kwestiach. To nie chodzi o to, żebyśmy po prostu musieli wrócić do tych klasycznych wartości jako coś bez znaczenia, ale ta kluczowa wartość dzisiejszej cywilizacji okazuje się być coraz bardziej pusta w środku. Dalej mamy cywilizację technologiczną, oczywiście. Dalej możemy korzystać w kierunku dobrych innowacji, ale musimy wtedy zacząć myśleć o tym, żeby naszym podstawowym celem było zachowanie tego, co już jest dobre i przygotowanie przestrzeni, w której takie doświadczenie nowości wiary mogło zaistnieć. Myślę, że to byłby mocny argument w porównaniu z tą wartością, jaką jest innowacja dzisiejsza. Dzisiaj mówi się, że te klasyczne wartości to są jakieś starocie, zeschnięte, nieprzydatne, ale nie tak o tym myśleli starożytni. Nie tak myśleli o tym pierwsi chrześcijanie, doświadczeniu wiary, jak często my na to patrzymy. Wiara to miało być doświadczenie zmiany, odkrycia Boga, nawrócenia. Właśnie w takich projektach, w takiej edukacji klasycznej, jakiej eksperymenty tego typu przecież mają miejsce w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach, myślę, że to jest właśnie prawdziwa innowacyjność naszych czasów, która nie zapomina o tym, żeby zachowywać te tradycyjne wartości. Dziękuję, Gladen. Głos Polski. Tutaj profesor Del Sol mówił na temat transformacji od tych klasycznych wartości do tego postmodernistycznego świata na przykładzie Francji. Profesor Papin tutaj ciekawy punkt o pewnym momencie, w którym się znaleźliśmy, mianowicie takim, że została wyłącznie pustka na Zachodzie z powodu tego postmodernizmu. Z perspektywy polskiej, czyli z naszej, gdzie Zachód uważa nas jednak za społeczeństwo tradycyjne i społeczeństwo konserwatywne, w jakim punkcie się znajduje Polska, jeżeli chodzi o tą debatę? Czy w ogóle w Polsce jest potrzeba na klasyczne wartości? Czy znajdujemy się faktycznie w postmodernistycznym państwie? I wracając też do samego początku tej debaty, jakie są według Pana, Panie Profesorze, definicje tych klasycznych wartości i tego postmodernistycznego świata? Panie Stefanie, Szanowni Państwo, w ogóle nie odniosę się do pierwszej części Pana pytania. Pan jako moderator nie przesłał nam założeń dyskusji. Nic więcej, nie zostaliśmy powiadomieni, że mamy mówić o wartościach klasycznych w kontekście świata postmodernistycznego. Się do tego odniosę. Ale najpierw zacznę od niepokoju, który wyrasta z tego, co słyszę w czasie naszych wszystkich rozmów dzisiaj. Całym sercem sympatyzuję z powołaniem
instytucji, która będzie pielęgnowała wolność akademicką i próbę ocalenia pewnych wartości klasycznych. Ale dzisiaj usłyszałem więcej deklaracji ideologicznych i religijnych niż analiz naukowych. Jeśli to jest perspektywa Collegium Intermarium, to nie rokuje powodzenia. To zepchnięte ono zostanie do roli zakonu, o którym mówi opcja Benedykta. Prawda bowiem zwycięża nie bez oręża. W dzisiejszym świecie wrogowie klasycznie rozumianej prawdy dysponują orężami bardzo licznymi. Z tego punktu widzenia dobrze jest, że pierwszym kierunkiem tej uczelni jest prawo, ponieważ lawfare, prowadzenie wojny kulturowej za pomocą instrumentów prawnych jest bardzo zaawansowane, wyrafinowane i bez profesjonalizmu, tak podbudowanego akademicko nie sposób przeciwstawić się, ale to nie wystarczy. Zastanawiając się, co mam Państwu powiedzieć, chcę przekazać dwie rzeczy. Przestrogę i nadzieję. Przestroga bierze się z twardej, socjologicznej analizy kształtu dzisiejszej cyfrowej infosfery. Nastąpiło zaburzenie bardzo głębokie. Następuje cięcie kulturowe, przerwanie ciągłości procesów transmisji kulturowych, które przebiegały przez tysiąclecia. Następuje przerwanie procesu transmisji, która następowała w rodzinie, w otoczeniu sąsiedzkim, w szkole, w instytucjach religijnych i akademickich. Młode pokolenie jest porwane przez technologię cyfrowych uzależnień, wyrwane z wpływów całej tradycji. I może się okazać, że nie ma znaczenia, czy jakiś naród ma tradycję 300 lat, tysiąca czy dwóch, bo ciśnienie zanurzenia w infosferze, w strukturalnie zatrutej infosferze będzie tak silne, że siła tradycji zostanie zneutralizowana. I jeśli Zsozana Zubow, emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, która wydała także opublikowaną w Polsce książkę pod tytułem Kapitalizm Inwigilacji, mówi, że żyjemy w świecie, gdzie za weneckim lustrem nastąpił pucz. Weneckie lustro to jest miejsce, za którego cyberpanowie obserwują na podstawie ogromnych baz danych myślenie ludzi we wszystkich miejscach świata. Demokracja liberalna doprowadziła do bezprecedensowej historycznie kumulacji władzy i wiedzy w rękach hipernielicznych. Władza, wiedza i bogactwo zostały skumulowane w rękach hipernielicznych. Nie ocalimy wartości klasycznych, a jednej z nich za chwilę nieco bliżej, jeśli nie dobierzemy się do cyberpanów, jeśli nie rozbijemy weneckiego lustra. To jest, i tutaj instrumenty prawne będą niezbędne. A teraz poszukiwanie nadziei. Przeczytałem z przejęciem wykład pani profesor Chantal Delsol wygłoszony w ramach wykładów janopawłowych w Angelikum, których elementy tego wykładu pani profesor nam tu przedstawiła. I pomyślałem na procesy kulturowe, które wywierają na nas wpływ przez pryzmat starcia pewnych płyt tektonicznych. Otóż chrześcijaństwo w konfrontacji ze świeckim rozumem, w konfrontacji z siłą nauki, działającej jeszcze w rytmie klasycznego poszukiwania prawdy, oberwało potężne ciosy.
zostało nadwyrężone przez rewolucję kopernikańską, przez rewolucję darwinowską. Dzisiaj jest pod ciśnieniem neuronauki i perspektywy transhumanizmu, ale jest w stanie przetrwać. Natomiast jeśli spojrzymy na to, co możemy nazwać rewolucją genderową, to sądzę, jeśli udałoby się dzięki takim inicjatywom jak Kolegium Intermarium wyzwolić siłę dociekliwości naukowej, żeby otwarcie eksplorować naturę biologicznej płci, żeby otwarcie badać wzorce życia środowisk LGBT, żeby otwarcie, uczciwie, zgodnie ze standardami poprawności metodologicznej badać skutki adopcji dzieci przez rodziny jednopłciowe i skutki wprowadzania edukacji hiperpłciowej czy transgenderowej czy jakiejkolwiek wobec młodych ludzi. Jak to będzie uczciwie badane, to sądzę, że trend rewolucji liberalno-genderowej nie przetrwa zderzenia z nauką. Chrześcijaństwo zderzenie z nauką przetrwało, jest osłabione, przeżywa ciężki kryzys, bo to jest zderzenie i z nauką, i z kulturą konsumpcyjną, ale przetrwa. Natomiast zderzenia z prawdą i odwagą badaczy, którzy będą tę prawdę mówić, i to jest ta dobra wiadomość, to jest ta nadzieja. Ale jeśli będziemy w uczelni Pana, Panie Rektorze Tymoteuszu, zakładam, że to długie imię jest dobrym znakiem, jeśli w tej uczelni będziemy, czy będziecie, recytować ideologiczne deklaracje, zamiast ostrzyć umysł analityczny, to tej walki nie wygramy. Bo wartość klasyczną, o której toczy się walka, to jest miłość, której symbolem jest ikona Matki Boskiej z synkiem. Ktoś może nie wierzyć w Boga, ktoś może być religijnie obojętny, ale powinniśmy zwątpić w jego człowieczeństwo, jeśli jest obojętny na przekaz miłości matczynej. Ta ikona, klasyczna ikona, jest znakiem miłości, bliskości, jest znakiem inwestycji, którą człowiek niesie w sobie przez całe życie. Pamięci miłości matczynej czy babcinej. I cywilizacja cyfrowa, jak trafnie wskazał w książce poświęconej krytyce ideologii genderopodobnej Douglas Murray, książka Szaleństwo tłumów. Nawet mówisz, Douglas Murray to jest ważne, jest gejem, zadeklarowanym gejem. Mówi o szaleństwie tłumów. Ideologia jest szaleńcza, bo na podstawie niesprawdzonych, nieugruntowanych naukowo twierdzeń próbuje się głęboko przebudowywać instytucje społeczne. To jest szaleństwo. I zadaniem Kolegium Intermarium jest profesjonalne, akademickie, a nie deklaratywne recytowanie zwalczania tego szaleństwa. Jeśli ta misja się powiedzie, to przesłanie miłosierdzia ocalimy. A świat cyfrowy zabija szansę na miłosierdzie. To już jest koniec, panie Stefanie, mojej wypowiedzi. W jaki sposób? W internecie nic nie jest zapominane. I człowiek nie może przeżyć czaru nowego początku, nie może przeżyć swoistego zmartwychwstania, podniesienia się ze swoich słabości, bo sprzed iluś lat będą wyciągnięte jakieś rzeczywiste lub domniemane grzeszki i będzie skancelowany. Prawo nie ma miłosierdzia bez prawa do zapominania swoich dawnych błędów. W związku z tym musimy rozbić lustro weneckie cyberpanów, a często cyberdrani, stosując wszystkie instrumenty zgodne z prawem i prawdą, bo bez tego, to jest teza socjologiczna, czy hipoteza socjologiczna, w tym starciu płyt tektonicznych nie ocalimy tej wartości klasycznej, której znakiem jest Matka Boska z synkiem. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie profesorze. I teraz przechodzimy do Stanów Zjednoczonych, do pana profesora Chodakiewicza. Panie profesorze, czy tutaj pan profesor Zybertowicz
Między innymi mówiło o szaleństwie, odwołując się do książki Douglasa Murraya. I tutaj, czy rzeczywiście doszliśmy, szczególnie w Stanach, z Pana doświadczenia, czy jesteśmy w tym punkcie szaleństwa, czy jeszcze nie? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Panie i panowie, chciałbym zaznaczyć na początku, moje opinie to są moje własne, a nie instytutu, w którym pracuję, Instytutu of World Politics. Muszę to zaznaczyć. Widzę, że po ludziach, że ze względu na ograniczenia covidowe w Polsce sytuacja jest lepsza. Mnie na przykład żona dalej obcina włosy, bo wszystko zamknięte, ale kilka punktów. Ameryka zaszła na tej drodze bardzo daleko. Myślę, że możecie naprawdę być dumni, czuć się lepsi w pewnym sensie dzięki Intermarium, dzięki tej perspektywie wiary, ale zgadzam się do pewnego stopnia, że ten rozum jest bardzo ważny. Mam wrażenie, że profesor zapomniał o wierze. Nie każdy ma ten dar. Ale jak pamiętacie, ważne są dwie rzeczy. Ratio et fides. Wiara i rozum. Tymczasem mówiąc o perspektywie amerykańskiej, której chciałem nawiązać, jeden z panelistów mówił o projekcie 1619 i odmówieniu udziału w nim. To jest doświadczenie postmodernistyczne. Uniwersytet ma wszelkie prawo, aby korzystać z kontroli jakości, więc jestem w szoku, że uniwersytet wykorzystał to tylko częściowo, jako dostarczenie środków. I owszem, to prawda, że odmówiono jej udziału, ale warto wiedzieć, że otrzymała kontrakt na 5 lat. Bardzo sowity kontrakt. Więc nie ma się co martwić. Nawet jeśli nie zostanie on przedłużony. Nie jest ofiarą. Kiedy więc mówimy o tych rasistowskich pomysłach, że skoro jestem biały, to jestem współodpowiadam za niewolnictwo, to jest właśnie oblicze postmodernizmu, właśnie. Więc mam dla was coś jeszcze. Chciałbym, żeby to był materiał do refleksji. Jest to pewien stereotyp bismarckowski, że płacą najlepszymi poetami wśród polityków i najlepszymi politykami wśród poetów. Dlaczego klasycy? W księdze czwartej wojny peloponeskiej Tukidydes opowiada dzieje swojej nieudanej wyprawy. Pośród długich mów wodzów, bitew, oblężeń, zarazy, gęstej sieci intryg, dyplomatycznych zabiegów, epizod ten jest jak szpilka w lesie. Kolonia ateńska Amfipolis padła w ręce Brazydasa, ponieważ Tukidydes spóźnił się z odsieczą. Zapłacił za to rodzinnemu miastu dozgonnym wygnaniem. Egzulowie wszystkich czasów wiedzą, jaka to cena. Generałowie ostatnich wojen, jeśli zdarzy się podobna afera, skomlą na kolanach przed podobnością, zachwalając swoje bohaterstwo i niewinność. Oskarżają podwładnych, zawistnych kolegów, nieprzyjazne wiatry. Tukidydes mówi tylko, że miał 7 okrętów, była zima i płynął szybko. Jeśli tematem sztuki będzie dzbanek rozbity, mała rozbita dusza z wielkim żalem nad sobą, to co po nas zostanie, będzie jak płacz kochanków w małym, brudnym hotelu, kiedy świtają tapety.
Jest to wiersz Zbigniewa Herberta, bardzo znany, który przeciwstawia sobie klasyków i współczesność, postmodernizm. Jest to oczywiście ironia wobec postmodernizmu. Jest to jednocześnie hołd wobec klasyków. Jest to odpowiedź na pytanie naszego panelu. Miejsce naszego klasycznych wartości w świecie postmodernistycznym. Są one wszędzie. Oczywiście miejsce się nie zmienia. Pozostają w centrum, bo są uniwersalne. Nasze dziedzictwo jest uniwersalne, niezależnie od tego, jakie towarzyszą temu okoliczności. Czy to jest Gułag, czy Auschwitz, czy ta dzisiaj liberalno-lewicowa dyktatura postmodernizmu. Wartości przetrwają, bo są naturalne. Ale teraz jest zupełnie inną kwestią, co zrobimy my, żeby sprostać temu wyzwaniu, jakim jest ich obrona w dzisiejszym świecie. Można by przygotować skomplikowaną strategię, złożone plany. Większość z nas, która ceni sobie tradycję, popatrzcie na nasz panel. Każdy ma jakąś swoją opinię. Tak powinno być. Możemy też wezwać wszystkich do jakiejś rekonkwisty, jakiegoś powszechnego ruchu. Może trzeba się nad tym zastanowić. Wciąż czekam na coś takiego. Łatwo więc być tutaj zadowolonym z siebie, będąc jednym z ostatnich. Ale trudniej jest mierzyć się z tym, co przeciw nam rzucają, więc z tym zostaje. Więc ta własna, indywidualna rola, którą mogę zrobić, wykonać, żeby się tym przeciwstawiać. Więc ignoruję te postmodernistyczne siły, ignoruję terror politycznej poprawności, ignoruję jej oczekiwania. Pozostaje wierny klasyce. Nasycam nimi swoje wykłady, swoje książki. Jakby świat zewnętrzny nie istniał. W moim umyśle moi studenci mają prawo skorzystać z nich, przyjąć je bądź interpretować po swojemu. Uczę ich nie co myśleć, ale jak myśleć. Staram się łączyć ratio i fides. I właśnie po to mi są klasycy. Bardzo często do nich nawiązuję. Bardzo często na początku buduję puste schody, bo większość być może nie słyszała o Tukidydesie. Jeruzalem, Ateny i Rzym dla nich jest jak Atlantyda. Ale nie bójcie się. Przecież w końcu damy radę, żeby zaangażowali się w te klasyki. Jak powiedział Zbigniew Herbert, jesteśmy żaden barbarzyńca w ogrodzie klasyki. Jeżeli tam wkroczy, mamy obowiązek, żeby go przekonać, żeby go nawrócić. Nie zniechęcajcie się. Dusza po duszy, krok po kroku to osiągniemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Wykorzystaliśmy nasz czas. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom.